zdenerwowany przed tym wyścigiem. Koń ten woli krótsze dystanse i lżejszy tor. No dzisiaj tor jest mocno elastyczny, nie bardzo mu sprzyja. Padało przez cały tydzień, dopiero dzisiejsza noc taka bez opadów, ale tor jest 4,5. I ruszyły. Nadin nieźle wystartował. Tuż tam pójdzie na prowadzenie. Wydaje mi się, że nasz obejmie prowadzenie. To ten kasztan niemieckiej hodowli. Tak jest. On prowadzi, a tuż przy nim Celestyn i dalej na trzeciej pozycji Bark. A więc obydwa konie niemieckie, niemieckiej własności, niemieckiej hodowli z przodu. Na drugiej pozycji jednak Celestyn. Nasz przed Celestynem. Dalej przy wewnętrznej galopuje Draborex. Za nim Bark mocno trzymany dużym kołem. Tam poszedł do przodu Dukt. I Dukt dołączy za chwilę do czoła stawki. W środku jest Nadin. Pozostałe konie. Stawkę zamyka Shania. Barwy takie czerwono-czarne. Dobrze, lekko, spokojnie. Wydaje mi się, że tempo w ogóle nie jest jakieś tam bardzo mocne. Cały czas prowadzi nasz. Nasz na pierwszej pozycji przed Celestynem. Draborek w czołówce. Konie są już w zakręcie. Zatem do celownika. Oj, tam dostała Battlesana, która galopowała troszeczkę opornie. Tempo troszeczkę wzrosło. Elsana nie za bardzo. Nasz Celestyn. To jest czołówka. Pozostałe konie. Tam również Dukt jest. Stawka jest zgrupowana. Wydaje się, że zaczyna słabnąć tylko pustynny zmrok. On zaczyna tam ciężko. Jest mocno posyłany przez Darię Panczew, ale nie daje rady. I za chwilę się zacznie. Ucieka nasz, goni go Celestyn. I od pola ruszył Bark. To jest czołówka. Tam także Draborex, tam także Nadin, ale to jest wszystko daleko. Nasz atakowany przez Celestyna i Barka. O, jeszcze jest 300 metrów do celownika. Od pola dobrze Darduni finiszuje. Nasz Celestyn Bark. Nasz Celestyn obejmuje prowadzenie. Celestyn atakuje nasza. Nasz Celestyn, Celestyn nasz. Bark już się nie liczy w walce. Jeszcze 50 metrów. Doskonale Celestyn galopuje. Wydaje mi się, że on wygra ten wyścig. Jeszcze 50 metrów. Celestyn przed naszem. I za chwilę celownik wygrywa Celestyn. Drugi nasz na trzeciej pozycji. Shania razem z Darem Duni. Nie wiem, kto jest trzeci, kto jest czwarty. Za chwilę się przekonamy. Teraz dopiero do celownika docierają Dukt oraz Pustynny Zmrok, dwa konie Marka Nowakowskiego.